Setną rocznicę Wymarszu Legionów 11 listopada 2014 roku w pobliżu ulicy Józefa Piłsudskiego odsłonięte zostało po piersie pierwszego marszałka Polski. Rzeźbę wykonał Stanisław Lutostański. Na trzech stronach postumentu pod legionowymi orłami wykuto z, zostały nazwiska 142 legionistów Ziemi Zawierciańskiej, w tym żołnierzy marszałka Piłsudskiego którzy uczestniczyli w walkach o niepodległą Polskę w czasie I wojny światowej.